Słyszeliście o tej trzeciej pokusie, z jaką przyszedł szatan do Jezusa. I przede wszystkim zależało mu na jednym, żeby Jezus mu się pokłonił. Jak myślicie, dlaczego tak zależało szatanowi, żeby Jezus się pokłonił jemu? Powiedział, dam ci to wszystko, cały ten świat, czy wszystko, co widzisz. Pokazał mu wszystkie królestwa świata tego. Dla mnie ważniejsze jest to, żebyś ty mnie się pokłonił. A dam ci to wszystko. A więc i te duże pokoje, i te piękne łazienki, i te pałace, nie wiem co, ogrody, jakieś parki. Wszystko ci to dam, tylko pokłoń mi się. Powiedzcie, czemu mu zależało tak bardzo na tym? Chciałbym usłyszeć, jakie byście mieli myśli. Tym samym Jezus by, jakby, gdyby do tego doszło, potwierdziłby, że szatan jest jego władcą ziemi, a tak nie było. Ziemia nie należała do szatana. No co mu z tego, gdyby musiał to oddać jako władca? No, na pewno tak. No ale dlaczego szatanowi na tym zależało, żeby plan zbawienia na przykład ludzi upadł? No i co po tych ludziach? Szatan miał takie jedno marzenie. Zrób nam się z najwyższym. Nie wiem, przynajmniej jak ja się stawiam w jego perspektywie, to dla mnie by to było ważne. Oddał mi pokłon ten, któremu nie ma równych. Z egoistycznej perspektywy patrząc. Mhm. No ale tak przemyśleć to jakoś tak realistycznie, no to co z tego, że Jezus by mu się pokłonił? A brat chciałby coś powiedzieć? Za to, za co został wyrzucony z nieba. Z czego pragnął szatan? Mhm. No tak, ale zazdrościł. Czy przez to stałby się równy najwyższemu? Słucham? Był próżniakiem. Wiecie, to trudno jest wytłumaczyć. Ja nie chcę mówić, że tam akurat te odpowiedzi są błędne, ale znalazłem taką odpowiedź w książkach Ellen White i naprawdę mnie ta sprawa tak poruszyła i pomyślałem sobie, no, jakie to ważne. I myślę, że to odnosi się nie tylko do szatana, ale zechcę pokazać, jakie to jest również ważne dla nas. Więc pierwsza rzecz, która w ogóle jest zastanawiająca, jest tam powiedziane, że szatan wziął go na górę bardzo wysoką. Pomyślcie, jaką władzę, jaką siłę ma szatan, że potrafił wziąć Jezusa na górę gdzieś tam wysoką albo do świątyni. To nie jest tam sobie byle kto. To jest naprawdę potężny, chociaż upadły anioł. Nie wiemy na jaką górę, jak to zrobił, bo nieraz myślimy, no, jak z jednej góry, żeby zobaczyć wszystkie kraje świata tego. Niektórzy mówią, pewnie to była góra Nebo, bo tam Mojżesz był i oglądał całą ziemię obiecaną. No, faktycznie podobno można zobaczyć to od źródeł Jordanu aż tam na północ do Galilei, od ujścia Jordanu aż na północ do Galilei. Ale i tak to nie są wszystkie królestwa świata tego. Nie wiemy, jaka to była góra, a tym bardziej nie wiemy, jak to się stało, że
szatan mógł pokazać mu i to w okamgnieniu te królestwa świata, żeby coś takiego zrobić. Ale to też widać, że szatan ma niesamowite zdolności i możliwości, jakich my nie widzimy. Pokazał mu w okamgnieniu te różne królestwa świata. I co powiedział jeszcze przy tej okazji? Takie znamienne słowa. Mianowicie powiedział mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. To wszystko dam ci. Czyli on czuje się tutaj władcą tego świata. No i tak Pismo Święte mówi, chociaż używa takiego określenia archon, to znaczy taki zwierzchnik. I różnie to w różnych przekładach jest oddawane. Niektórzy oddają to jako, że jest panem tego świata albo księciem tego świata. No jest władającym tutaj na tej ziemi i to warto wiedzieć, zwłaszcza w chwilach trudnych. Przypominać sobie, że tak naprawdę to Bóg gdzieś tam jest ogólnie zwierzchnikiem całej ziemi, ale zarządcą, właśnie to jest to dobre słowo, zarządcą tej ziemi jest szatan. To tak jak Jezus powiedział, Pan przekazał zarząd komuś tam, a sam odjechał. No i on wróci później, ten Pan. Ale na razie zarządcą jest ktoś inny. I gdy nam coś nie wychodzi, to musimy pamiętać, kto jest zarządcą tego świata. Teraz to on może różne rzeczy tutaj robić na tym świecie. Owszem, Bóg może czasami jakoś ingerować, bo on jest wszędzie obecny. Ale szatanowi udało się wydrzeć władzę nad tym światem, bo Bóg, gdy stworzył świat, to powierzył go w zarząd człowiekowi, Adamowi, żeby sprawował ten świat i tak dalej, rządził nim. Ale szatanowi udało się go zwieść i od tej pory to on jest panem również przez jakiś czas przynajmniej i tutaj ludzi i tego świata i dlatego mógł tak powiedzieć, dam ci to wszystko. Jezus nie powiedział, hola, hola, ty nie jesteś władcą tego świata. Nie powiedział mu tak. Szatan mówi, że mu dana została ta władza. Tak naprawdę to nie została mu dana. On ją wykradł, bym powiedział, oszustwem. No ale teraz jest. Pan Jezus sam 3 razy w Ewangeliach wspomina o tym i mówi, że to jest władca tego świata, czy zarządca tego świata. Ale nie całego, bo mówi, we mnie nic nie masz, czy do mnie nic nie ma, bo nie zgrzeszył. A ja bym powiedział, że tak naprawdę też w 100% nie jest władcą całego świata i wszystkiego, bo my odmówiliśmy mu posłuszeństwa. Czasami upadamy, ale należymy do Chrystusa. A więc nie jest to całkiem prawda, że on jest władcą tego wszystkiego, tak jak on twierdził. On jest oszustem i stale kłamie. Zastanawiam się, czy darowałby Jezusowi to wszystko, gdyby Jezus mu się pokłonił. Aby oszukał, mówi, a mam cię teraz. Jezus nie poszedł na kompromis najmniejszy. I to jest ważne. Z szatanem nie powinniśmy iść nigdy na kompromis.
ani nawet zaczynać rozmawiać z Nim tak, jak zaczęła Ewa. Rozmawiać, jak z Nim zaczniesz, to On cię zawsze oszuka. On jest mądrzejszy, sprytniejszy. Jezus nie chciał z Nim rozmawiać. Napisano jest tylko i ja się tego trzymam. Gdybyśmy my tak postępowali, uchronilibyśmy się przed wieloma problemami. No, Jezus mówi, Panu Bogu Twemu będziesz się kłaniał i tak dalej, więc odmówił Mu tego pokłonu. Zastanawiające jest jeszcze tutaj, zanim przejdziemy jeszcze do pewnych myśli, dlaczego szatan chciał, żeby się pokłonić, to jest ten sposób taki diabelski. Pomyślcie, co mógł mu pokazać szatan i nawet jest napisane, co pokazał Jezusowi. Jest napisane, że pokazał mu całą chwałę ich, wszystkie królestwa i całą chwałę ich. Nie jest tu wspomniane, że pokazał mu więzienia, że pokazał niewolników, którzy musieli pracować. Jak ja pamiętam z jednej ryciny, jeszcze kiedy się uczyłem w szkole średniej, niewolnika, i tak mnie to utkwił ten obraz, który był tu przywiązany w pasie i później łańcuch miał do nóg i nogi też miał łańcuchem, drugie spętane, także nie mógł ani szybko uciekać, gdyby chciał. I nie tylko, ale musiał być, bo ten łańcuch mu skracał Pan jego jak chciał. Także jak na polu pracował, to musiał być cały czas zgięty, bo taki łańcuch tylko miał krótki. I musiał tą motyką tak, na tej rycinie tak było pokazane, musiał pracować. Myślicie, że Jezusowi pokazał takiego nieszczęśnika, który tak zgarbiony cały dzień musi pracować? Czy pokazał mu trędowatych, którym odpadały palce i musieli gdzieś tam na odludziu przebywać z dala od rodziny? Czy pokazał, jak się ludzie mordują, wbijają jeden drugiemu sztylet gdzieś tam w serce? To jest powiedziane, że tylko pokazał mu chwałę ich, to co piękne było. To, czego on nie stworzył, co stworzył sam Jezus. Piękną przyrodę i inne rzeczy. Może jakieś tam były rzeczy ładne. To, co tu jest nazwane, całą chwałę ich pokazał. Taki jest diabeł. Pokazuje zawsze tam nam błyskotki, żeby nas pociągnąć do tego. A nie pokazuje, co ma w zanadrzu. Nieszczęście, upadek nasz. Ale Jezus nie dał się tym zwieść. Ja tak myślę też tutaj, zapisałem sobie, bo mnie bardzo drażnią te reklamy, które są w radiu, w telewizji, wszędzie. Warta jesteś tego. Kto? Wszystkie kobiety są tego warte. Albo co jeszcze możemy dla Państwa uczynić? Myślimy tylko o Was. Wierzycie w to? Ale ludzie dają się na to złapać, inaczej by tych reklam nie było. A tak naprawdę te reklamy, które kosztują miliony złotych, to my wszyscy pokrywamy to. Bo z czego? Podnoszą ceny towarów, które my kupujemy. No i tak naprawdę to my finansujemy te wszystkie reklamy, tych pracowników, którzy w reklamie pracują. No, a oni mówią, że to wszystko dla nas jest. To jest tak zamaskowane, żebyśmy my się w tym bardzo nie zorientowali. Ale to jest jedno wielkie oszustwo szatańskie. Szatan pokazuje coś, co jest ładne,
a nie mówi o tym, jaki będzie koniec. Bóg mówi o tym, słuchaj, możesz zrobić tak, ale wiedz, jaki będzie koniec tego. Tak nam Pismo Święte przedstawia całą historię ziemi, że kiedyś ludzie i wszystko na tej ziemi będzie spalone. Tak mówi Pismo Święte. Taki będzie koniec tych, którzy nie będą posłuszni Bogu. A szatan pokazuje, jak Jezusowi, dam ci to wszystko, te wszystkie królestwa i całą chwałę ich pokazał. Tak, Jezus jest tak naprawdę prawdziwym Panem i kiedyś On odbierze władzę szatanowi nad tej ziemi, a On na razie może robić, co mu się podoba, tak mu się przynajmniej wydaje, chociaż Bóg i w tym nieraz go ogranicza. Poza tym szatan nic nie daje za darmo. Musimy być tego pewni. Szatan podał owoc Ewie, żeby go zjadła, ale nie za darmo. Tylko zgrzeszyła i poddała się jemu. I tak już jest, że jeśli na tym świecie ktoś nam coś oferuje za darmo, to nie wierzcie temu. Ludzie grzeszni nic nie oferują za darmo. Zawsze za nadrzu coś jest, czego się nawet nie spodziewamy. I szatan też nic nie da nam za darmo, coś lepszego. Lepsze rzeczy daje tylko Bóg. I On daje za darmo. On chce nam dać życie wieczne i wszystko, co na tej ziemi jest, chce nam dać za darmo. On dał nam życie za darmo. On utrzymuje nas przy życiu za darmo. My śpimy nawet, nie wiemy o niczym, a On sprawia, że serce bije, płuca działają, oddychamy, krew krąży. Co my dajemy Mu za to? Nic. To On nam daje to za darmo, że my funkcjonujemy i żyjemy i nie tylko to, wszystko co mamy. Więc dlaczego szatan chciał, żeby mu się pokłonić? Jest jedna główna myśl, mianowicie pycha. Ale co to jest pycha? Trudno to określić. Dlaczego chciał w niebie, tak jak już brat wspomniał, być równy Najwyższemu? Czy to takie wartościowe? Pycha go pchała do tego. I tę pychę ma szatan i chce wszystkim nam tę pychę również w nas wcielić. Czasami jak słucham, my jesteśmy narodem dumnym, nie pozwolimy, żeby tam nami ktoś rządził albo coś. Ja zauważam wszędzie na całym świecie rodzaj pychy. Na cokolwiek byśmy popatrzyli, to udało się szatanowi przemycić pychę. Popatrzmy na sportowców. Ile ludzie poświęcają czasu, sił, łez. Ja nieraz patrzę, jak gdzieś tam przegrają, jak płaczą. A kto wygrywa? Jeden. Na tysiące, tysiące ludzi. A reszta, wszyscy przegrywają. A poza tym, jak to jest rozbudowane? Ile pieniędzy to wszystko kosztuje? A właściwie, co daje sport? Kalectwa więcej, niż czegoś pozytywnego. Ale wmówił ludziom, że sport to zdrowie. Ale jaki sport? Ellen White apelowała, żeby w naszych szkołach nie było sportu konkurencyjnego, gdzie jeden by stał nad drugim. A ja wygrałem. Owszem, sport tak, możesz sobie, nie wiem, podnosić ciężary, żebyś mięśnie wyrabiał, jak najbardziej.
ale żeby nie było na przykład rozgrywek jednych przeciwko drugim. Gdy pomyślimy o różnych innych takich sprawach, jak na przykład konkursy piękności, to podsyca tylko pychę. A, jest, będę ładniejsza od tamtej. A jeszcze inne jakieś konkursy. Wszystko polega na tym, żeby jednych postawić wyżej niż drugich. Pomyślcie nawet o szkolnictwie. Ja pracowałem w szkolnictwie i trochę zastanawiałem się nad tym. Czytałem rady Boże w tej kwestii. Na początku w naszych szkołach zgodnie z Bożymi zaleceniami nie było ocen. Czy wiecie, że to jezuici wymyślili oceny w szkołach, kiedy przyjęli po reformacji szkolnictwo? I właśnie dzięki temu, że przyjęli to szkolnictwo, to reformacja w Polsce upadła, a oni wprowadzili system konkurencji, ocen, pochwalania tego, który miał lepsze oceny, a temu wyśmiewania albo jakieś inne rzeczy, żeby się czuł gorzej, że nie ma takich dobrych ocen. A czy on był często winien, że nie miał takich talentów jak ten drugi? A za co chwalić, że zdolniejszy był tamten, bo się taki urodził? Ale właśnie to jezuici wprowadzili ten system i nie można było się z tego wycofać. I kiedyś doszło do dyskusji w naszych szkołach adwentystycznych, czy powinno się wprowadzić oceny. No i powiedziano, w końcu Ellen White sama się wypowiedziała, że jeżeli nasza młodzież ma się kształcić dalej w różnych uczelniach, których my nie mamy, to musimy się zgodzić na system ocen. Ale nadal w naszych szkołach zasadą jest to, że jeśli ktoś dostaje jakieś oceny, to inni, żeby nie wiedzieli o tym, jaką dostają ocenę. Żeby nie było takiej walki o to, a ja mam lepszy ocen, jestem lepszy od tego. Szatan stara się tę swoją pychę, którą nie wiadomo jak się zrodziła w nim jeszcze w niebie, nam wszystkim wmówić. A my w domu, w czymkolwiek, jakieś gry w domu mamy, jakieś coś, żeby się pokazać lepszym od drugiego. A cały system mody. Wszystko jedno, jaka głupia ona może być, sporwane spodnie czy nie, czy coś innego, ale żebym pokazał się w moim osądzie przynajmniej lepszy od niego, bo mam większe dziury może teraz. Nie wiem, na czym to polega, ale cała moda polega na tym, żeby się wyróżnić. Kiedyś to słyszałem takie, a żeby zzieleniała tamto z zazdrości, jak ja ubiorę to suknię. Co to jest? To jest pycha, wywyższanie siebie. Natomiast Bóg uczy nas czegoś innego, że uczy nas skromności, pokory. A przy tej okazji chciałem powiedzieć, że ludzie często walczą o pieniądze, a pieniądze szczęścia nie dają. To dlaczego ludzie zabijają się o pieniądze? Pieniądze są tylko środkiem do wywyższenia, do władzy. Jak czytałem na przykład, że Trump, miliarder, wydał ponad miliard dolarów na kampanię prezydencką, żeby zostać prezydentem. No ale pomyślcie, miał miliardy dolarów. Po co mu zostawać prezydentem? Coś więcej by miał, lepsze życie, szczęśliwsze. No powiedzcie, jakbyście mieli tak na takie pytanie odpowiedzieć, po co? Ja wiem, jedna tylko jest odpowiedź, pycha.
wszyscy, którzy idą drogą szatana, to jest droga wywyższania się nad innych, pycha. Chociaż to do niczego nie prowadzi. Pomyślcie na przykład o takim Hamanie wspomnianym w liście do Estery. Jest powiedziane, że wszyscy mu się kłaniali, oprócz jednego. To był Mardocheusz. No i jaka była reakcja? Haman przyszedł do domu, nie mógł jeść, nie mógł spać, bo mu się ktoś tam jeden nie kłaniał. I powiem wam, że idąc drogą taką szatana, wywyższając się, nigdy nie będziecie szczęśliwi. Nikt. Dlatego, że zawsze będzie ktoś, kto nie będzie się kłaniał. I niezależnie od tego, ile będziesz miał pieniędzy, to pieniądze te tylko będą stopniem, żeby jeszcze później mieć władzę jakąś, żeby być nad innymi. Ale to jest nieosiągalne. Nigdy tak nie było. Pomyślcie o tych, którzy chcieli zawojować świat. Napoleon już miał, nie wiem, czy pół Europy, czy jeszcze, ale to jeszcze więcej trzeba zdobyć. Widzieliście takiego władcę, który by powiedział, no już mam dość, pałacy mam, ziemi mam dość, już na tym skończę. Nigdy. To jeszcze trzeba dalej zdobywać. No jak skończył Napoleon? Jak skończył Hitler? No on mówił, że potrzebny mu przestrzeń życiową, Lebensraum. Nie mieli gdzie mieszkać. Teraz mają mniejsze tereny ziemi niż mieli przed wojną i jakoś im starcza tej ziemi do mieszkania. A jak podbił jeden kraj, to nie starczyło mu, trzeba było więcej. No największa Rosja, tam dopiero będzie przestrzeń życiowa. Czy to naprawdę chodziło o tę ziemię, żeby było, mieli więcej ziemi do, nie wiem, do zamieszkania? Po co ci ludzie się bili? Podajcie mi jakiś rozsądny powód. Tak naprawdę to tylko pycha była. Pycha, żeby mieć więcej, żeby pokazać się lepszymi nad innych. My, übermensche, czyli już my jesteśmy ponad ludźmi. Lepsi od wszystkich innych, tam od Żydów, to szkoda mówić. Polaków. Drodzy, Pismo Święte nas uczy pokory, służby. Jezus przyszedł, żeby służyć. Przyszedł umyć nogi uczniom. To się w głowie nie mieściło uczniom. Nie będziemy się poniżać. A czy wy czasami nie czuliście też? Ja też się nie będę poniżał. Co to ja jestem? Może przed kimś innym, ale nie przed nim. A Jezus się poniżył do tego stopnia, że nawet pozwolił się ubiczować, ukrzyżować, żeby mu pluli w twarz. Jezus to przyjął. Wiedział, jaki cel ma, dlaczego to tak się uniżył. I to wszystko zaakceptował. I to jest przykład dla nas, nie szatana, który powiedział, ja będę równy najwyższemu. Jezusa chciał nawet, żeby mu się pokłonił. I na tym mu zależało. I to jest niemożliwe. I dlatego dążenie takimi drogami pokazania się lepszymi od drugiego, zdobywania więcej pieniędzy, nie po to, że potrzebuję tylko, ale żeby mieć. Pokazać się, jak ja byłem w jednym domu, to miał złote nawet tam uchwyty do zmywania ubikacji, to tą rączkę miał złotą. No a po co? To tylko, żeby się pokazać przed innymi. Potrzebne nam to jest. Myślicie, że będziecie przez to bardziej szczęśliwi, jak będziecie mieli, nie wiem, w domu złote klamki, a inni nie będą mieli? Nigdy. I dlatego uważam, że to zagadnienie jest tak bardzo ważne.
bo my czasami tego nie zauważamy, że to jest diabelskie takie wmawianie nam, że tego potrzebujemy, żeby się pokazać lepszymi, wyższymi, w czymkolwiek, w modzie, w nauce, w domu, w czymkolwiek, aby się wywyższyć tylko. A to jest tylko diabelska metoda, nie Chrystusowa. Chrystus się uniżał i zawsze o tym Pismo Święte mówi. A Ellen White napisała takie piękne zdanie, które zapamiętałem i wszyscy, którzy się uczyli w szkole u mnie, to może pamiętają, bo Ellen White napisała do tych, którzy chcieli być pracownikami Bożymi. Bóg nie pyta, czy jesteś wykształcony. Bóg nie pyta, czy jesteś wymowny, czy jesteś wysokiego rodu. Bóg pyta, czy jesteś pokorny. Taka jest prawda. Odnośnie pastorów, ale nie tylko. Bóg by każdego z nas tak zapytał. Czy się nadajesz do Królestwa Bożego? Bóg nie zapyta, ile masz pokoi, ale czy jesteś pokorny. A Ellen White jeszcze do tego napisała już do wszystkich takie zdanie też. Jeśli posiedliście pokorę, posiedliście wszystko. Dlatego, że wtedy za nami jest Bóg i Bóg działa. I On może wszystko. Ale jeśli będziemy mieli postawę pychy, szatańską, to nie będzie mógł nic dla nas zrobić. Dałby Pan, żebyśmy byli pełni pokory jak Jezus, a On będzie z nami. Tu jest jeszcze taka jedna myśl, tylko może przypomnę ją. Gdy Jezus odpowiedział szatanowi, to, że tylko Bogu będziesz się kłaniał, wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Ja wiem, że wtedy aniołowie będą nam też usługiwać, jeśli my pozostaniemy wierni Bogu. No to dobrze. Wtedy ja nie muszę robić, aniołowie będą za mnie robić. Ja widziałem już tyle rzeczy takich, nie wiem, mógłbym opowiadać, ale wy znacie Chrystę, to On może wam opowiadał kiedyś. Jechałem z Nim samochodem. Jechaliśmy nie za szybko, ja nie wiem, jak to się stało, przejeżdżaliśmy przez jakieś skrzyżowanie czy coś, że wolniej jechał, a za nami taki tyr pędził rozpędzony i nie zwolnił. No, deszcz padał, mokro było wtedy. I ja patrzę, z tyłu siedziałem, bo jechaliśmy takim busikiem. W poprzek tak leci ta cała naczepa tego tira. I widzę, jak się zbliża do mnie i ja już oczy zamykam, myślę sobie, koniec, to już będzie teraz, jak takie nas romnie, to nic z nas nie zostanie. I nagle ten ciągnik cały przód skręcił, a to było między dwoma pasami, więc tam pas ziemi był. Zarył się w tą ziemię i ta przyczepa tylko przeleciała ko nas i zbiła lusterko bratu Kryście, którego na pewno znacie, Janowi. No i myślę sobie, Panie Boże, no, ja już widziałem siebie chyba w trumnie, bo widziałem, jak to się zbliża, bo z tyłu siedziałem, nie wiem, dlaczego spojrzałem do tyłu. No, a to przeleciało i zaczepił tylko lusterko i zbił lusterko boczne. I myślę sobie, Panie Boże, dziękuję Ci, no, to Ty nas ochroniłeś. I tak myślę, i taki wiele miałem różnych doświadczeń i wiem, że Wy też macie i jestem pewien, że lepiej jest, gdy nam aniołowie usługują, niżeli pójść i posłuchać diabła. Amen.